Cześć, witajcie na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję myszki Logitech G402 Hyperion Fury. Jest to optyczna myszka stworzona do gier typu FPS, kosztująca jakieś 250 zł. Producent chwali się tutaj, iż ten model osiąga niesamowitą wręcz prędkość, niedostępną dla innych myszek, wynoszącą powyżej 500 IPS-ów. Jeśli chodzi o czujnik tej myszki, jest to hybrydowy optyczny czujnik Delta Zero, czyli cała nowa rodzina sensorów LED-owych, optycznych, które mają bardzo różne wartości. Na przykład w myszce Logitech G502 Proteus Core, którą też testowałem, był też sensor Delta Zero, ale była to zupełnie inna konstrukcja. Tutaj maksymalna wartość DPI wynosi 4000, minimalna 240. Myszka próbkuje z częstotliwością 1000 Hz, a więc opóźnienie wynosi tylko 1 milisekundę. Co do próbkowania, zobaczycie to w sekcji testów syntetycznych. Faktycznie wyniosło one 1000 Hz, więc nie było tutaj żadnych przekłamań. Natomiast przyspieszenie tej myszki wynosi 16G. Bywają co prawda myszki z większym przyspieszeniem, natomiast tak jak producent się chwali, ta prędkość myszki powyżej 500 IPS-ów faktycznie jak na razie jest nie do przeskoczenia przez innych producentów. Warto wiedzieć, że myszka posiada także technologię Fusion, dzięki której naprawdę te wszystkie reakcje przekładają się na reakcję w grach bardzo korzystnie, oczywiście dla gracza. Dlatego ta myszka od początku jest reklamowana jako idealna do gier typu FPS, a skoro jest idealna do FPS-ów, czyli do gier najbardziej szybkich, najbardziej wymagających, to nada się równie dobrze do każdego innego gatunku gier. Warto też wiedzieć, że nad całością czuwa 32-bitowy procesor ARM, a przyciski główne, lewy i prawy, wyposażono w przełączniki Omrona, wytrzymujące aż 20 milionów kliknięć. Także ślizgacze tej myszki, które jak widzicie są duże i świetnej jakości, wytrzymują według deklaracji producenta ponad 250 km ślizgu, czyli po prostu tysiące godzin gry. Ja osobiście polecam dobrą podkładkę, nie niszczyłbym takich ślizgaczy na blacie biurka. Przy okazji, jak już jesteśmy tutaj na dole, zobaczcie, przedni ślizgacz jest naprawdę duży, mamy ślizgacze boczne pomocnicze oraz także całkiem spory ślizgacz tylni i dwa malutkie ślizgacze wokół samego sensora, podobnie jak było w Proteusie. Myszka kształtem też troszeczkę przypomina Proteusa, generalnie jest bardzo wygodna. Jeśli chodzi o wagę, nie mamy tutaj żadnych ciężarków, myszka waży nieco ponad 100 g. Moim zdaniem środek ciężkości ma bardzo dobry i jest to myszka dużych rozmiarów, ponieważ jej długość w maksymalnym miejscu wynosi ponad 13 cm. Dlatego jeśli sobie spojrzycie, do palm gripa jest jak najbardziej odpowiednia. Możemy ją sobie także chwycić claw gripem, chociaż nie będzie już aż tak wygodna, ponieważ do claw gripa idealne są myszki takie troszeczkę mniejsze. I jeszcze jest trzeci finger grip, czyli nie kładziemy dłoni na myszce, tylko trzymamy bardziej z tyłu. Też jak najbardziej nadaje. Myszka posiada profilowania z tej strony oraz taką gumowaną powierzchnię chrupowatą, żeby poprawić chwyt. A tutaj jak widzicie mamy takie wcięcie na kciuk. Tak więc dłoń leży bardzo dobrze i tą myszkę trzyma się naprawdę pewnie. Zabrakło mi tutaj troszeczkę kabla w oplocie, ponieważ jak widzicie kabel jest długi, około 2 metrów ma. Jednak jest to zwykła gumowa izolacja. Tak świetnej myszce naprawdę ten oplot byłby miłym akcentem, ale za to sam kabelek osadzony jest dobrze i myślę, że nie powinno się z nim nic złego wydarzyć. Jeśli przyjrzymy się samej myszce, praktycznie cała jest z matowego plastiku. Mamy troszeczkę błyszczących elementów, taki paseczek oraz na dole troszkę też z przodu i z tyłu. Natomiast generalnie myszka jest fajna w utrzymaniu, ponieważ nie łapie odcisków palców. Tworzywo to nie ma jakichś wielkich właściwości antypoślizgowych, natomiast te boki tutaj sprawiają, że dłoń leży pewnie i ta myszka nam się z dłoni nie wysuwa. Przyciski główne, jak widzicie, są długie, dlatego bardzo dobrze się sprawdzają we wszystkich chwytach i reagują od samego końca przez środek aż do tego miejsca. Tak więc nieważne jak chwytamy tą myszkę, nie będzie problemu z reagowaniem tych przycisków. Przy okazji chodzą one lekko i cicho, posłuchajcie sobie. Rolka przesuwa się skokowo, dlatego można przewijać precyzyjnie. Działa także jako przycisk, w tym modelu nie działa na boki. Natomiast roleczka jest taka zwykła gumowa,
Nie jest to najlepsza rolka, jaką testowałem, nie jest także najgorsza. Jest to po prostu przyzwoita rolka. Oczywiście przy okazji widzicie też pulsujące logo Logitecha i możecie zobaczyć sobie wyprofilowanie tej myszki. Jest delikatnie przechylona na prawą stronę, ale nie aż tak mocno jak inne myszki, które ostatnio testowałem. Więc to profilowanie jest generalnie bardzo delikatne, co moim zdaniem w zupełności wystarcza do komfortowego użytkowania. Zobaczcie, mam tutaj jeszcze kilka ciekawych rzeczy. Dodatkowe przyciski. Dwa przyciski są jakby wtopione w lewy przycisk myszki. Standardowo jest tutaj ustawiona zmiana DPI na większe bądź mniejsze. Jak widzicie, pojawia nam się tutaj podpowiedź, które DPI mamy. Wartości możemy ustawić sobie 4. Od 240 do 4000 DPI. Jak dla mnie 4000 dpi jest to wartość w zupełności wystarczająca do komfortowego grania nawet w szybkie gry typu FPS. No i jak zobaczycie, kawałeczek z tyłu, mamy tutaj dodatkowe dwa przyciski, które są bardzo fajnie umiejscowione pod kciukiem, ponieważ nie ma problemu z obsługiwaniem ich. Są także dość długie i uruchamia się je bardzo lekkim kliknięciem. Natomiast pod samym kciukiem mamy jeszcze jeden ciekawy przycisk. Jak widzicie, jest tutaj taki celowniczek. Ci z Was, którzy widzieli inne recenzje myszek gamingowych do FPS-ów, mogą się domyślać, że ten przycisk dedykowany jest snajperom. Powoduje on obniżenie DPI do najmniejszej wartości, jaką mamy ustawioną. Na przykład mamy w tej chwili maksymalnie 4000, minimalnie mamy 1000 DPI. Jeśli przytrzymamy ten przycisk, momentalnie w czasie gry DPI spada nam do tego, powiedzmy 1000, czyli minimalnej naszej wartości ustawionej, i w jednej sekundzie możemy dokładnie powoli wycelować, następnie puścić ten przycisk i znów wrócić do pełnego ustawienia DPI, czyli w tym przypadku 4000. Jeśli ta funkcja Wam się nie przyda, możecie go przeprogramować na dowolną inną funkcję, na przykład chociażby przeładowanie broni czy rzucenie granatu, cokolwiek Wam przyjdzie do głowy. To by było na tyle, jeśli chodzi o zestaw przycisków. Myślę, że jest on bardzo fajny i naprawdę te przyciski się w grach przydają. Co mi się w nich nie podoba, to że są z błyszczącego plastiku, jednak troszeczkę łapią odciski palców. Natomiast samo działanie przycisków jest świetne, ponieważ reagują bardzo dobrze i bardzo leciutko się je wciska. Teraz zapraszam Was jeszcze na sekcję z oprogramowaniem, test w grach oraz testy syntetyczne. Myszka Logitech G402 Hyperion Fury, dokładnie tak samo jak każdy produkt Logitecha, posiada bardzo rozbudowane, a jednocześnie przyjazne użytkownikowi oprogramowanie. W kilku zakładkach możemy ustawić dosłownie wszystko, od zarządzania pamięcią myszki, poprzez ustalenie poziomów i wartości DPI, częstotliwości próbkowania, przypisywania konkretnych funkcji do klawiszy, nagrywania makr, a także mamy ciekawą sekcję, gdzie możemy porównać prędkość działania tej myszki z wyłączonym i włączonym trybem Fusion. Warto wiedzieć także, że z poziomu oprogramowania możemy zaktualizować sterowniki tej myszki. Jest to również bardzo przydatne. I moi drodzy, myślę, że o tej myszce dowiedzieliście się z mojej strony już wszystkiego. Przekazałem Wam wszystko, co nie wiem, także moje wrażenia z testów. Powiem Wam, że model Logitech G402 Hyperion Fury moim zdaniem jest naprawdę udaną konstrukcją, jednak jak na mój gust jeszcze troszeczkę za drogą. Ponieważ jeśli ta myszka stanie do jakichś 180 do 200 zł, moim zdaniem będzie już super inwestycją.
Natomiast w tej chwili jeszcze troszeczkę jej brakuje, ponieważ ja osobiście wolałbym dopłacić do Proteus Core. Jak dla mnie jest myszką troszeczkę lepszą. Jednak mimo wszystko ta myszka zachwyca wysoką precyzją sensora oraz tą niesamowitą prędkością ponad 500 IPS-ów. Przy okazji, jak widzieliście, mamy też bardzo fajne, rozbudowane oprogramowanie, jak to oczywiście u Logitecha bywa, tak więc możemy tą myszkę sobie bardzo fajnie skonfigurować po swojemu. I przy okazji chyba sami przyznacie, że dostajemy produkt bardzo fajnie zaprojektowany. Tak więc, jeszcze szybko podsumowując. Dobry sensor, bardzo dobre parametry, dodatkowe przyciski, świetne ślizgacze oraz genialne oprogramowanie. To wszystko dostajemy wraz z myszką Logitech G402 Hyperion Fury. Jeśli chcecie dowiedzieć się o niej jeszcze więcej, zapraszam na portal wideotesty.pl do pełnej recenzji. Tam macie dokładne zdjęcia, opisy, parametry techniczne, a także linki do zakupienia tej myszki w sklepach partnerskich. Pozdrawiam Was, cześć!